Kłaniam się nisko. Smacznej kawusi Wam życzę. Coś Wam opowiem jak zawsze. Jak wiecie, naprzeciwko tutaj buduje się nowy blok. Praktycznie już jest skończony. Wprowadzają się ludzie do tego bloku, jak sobie patrzę, różni ludzie. Mieszanka ludzi. I tam jest 78 mieszkań bodajże socjalnych. Praktycznie cały socjalny ten blok jest. No i wprowadziła się rodzinka. Ja nie stałem oczywiście, nie patrzyłem, kto tam się wprowadza, no ale widzę, jak stanę sobie tutaj na patio, no to widzę w oknach jakieś tam krzątania, bo oni firan tutaj nie zakładają. Ja też nie mam firan, bo nie mam jak zawiesić. A w większości chatach nie ma firanek. Nie mają zwyczaju wieszania firan. Jak widzicie, jakąś słowiańską chatę, czyli Słowianie mieszkają, Polacy, czy tam Ukraińcy, czy tam Rosjanie, no to mają te zawieszone firanki, nie? A większość ich nie ma, nie? No i jeszcze Węgrzy. Węgrzy tak zawieszają firanki. Miesza z tym. No i huczna impreza. Parapetówka, nie? No. Parapetóweczkę sobie zrobili. Na bębenkach grali. Tam było słychać jakieś, nie wiem skąd, ciemnoskórzy ludziska. Pewnie gdzieś tam z Afryki na pewno. Dostali socjalne mieszkanie. No i się cieszyli, no. Kurczę. Się cieszyli, tak się cieszyli, że pod koniec dnia zaczęli coś tam rozpalać na tym, na balkonie, nie? Na balkonie z drugiej strony, nie? Coś tam zaczęło się kopcić, zrezygnowali z tego. Ja rozmawiałem z gościem, który pilnuje tego i tam pracuje. A siedzi na dole, pilnuje i też są malarze, bo jeszcze wykańczają taki, nie wiem, czy to będzie sklep, czy coś, nie wiem, jakiś tam punkt handlowy bodajże. No i położyłem się spać, leżę. Teraz macie przebitkę. No i widzę, że policja podjechała, albo straż, bo tutaj w oknie widać, jak mrugają światełka te niebieskie. Wychodzę, a tam z okna wydobywał się lekki dym. Strażacy wlecieli do środka. I też widzicie teraz ten samochód, co stał strażacki już po całej akcji, bo byłem zaspany i tak nie pomyślałem, żeby to nagrać. Mówię, o kurde, nagram. No i chwilę postałem z tą kamerą, ale nic się nie działo, tylko stał samochód strażacki, nie? Tam wóz strażacki, jak zwał, tak zwał. No i mówię, patrzę, a idę spać. Położyłem się spać. Wstaję rano, 10:30. Następne dwie straże, okno otwarte z tej chałupy i tak patrzę tam teraz, nawet jak patrzyłem, to takie ciemne ściany, nie wiem, czy oni grilla rozpalili węglowego, to się zdarza. Dwa mieszkania tutaj się spaliły, kawałek dalej ode mnie, bo przyjechała sobie para, nie wiem, z Jemenu czy skądś tam, jakiś tam krajów afrykańskich, czy jak zwał, tak zwał, no i kurczę, nie umieli obsłużyć się gazem, nie? Nie, kuchenki gazowej nie mogli sobie włączyć. No i wzięli dwie cegiełki, rozpalili sobie ognisko, tak jak robili u siebie na podwórku. No kurczę, różne kultury są, moi drodzy. I takie rzeczy mnie nie zdziwią. I wydaje mi się, że oni też chcieli sobie w pokoju grilla zrobić, może popili sobie, no nie wiem. Ale chata jest cała do remontu, nie? Nowa chata. 450 tysięcy funa. Już do remontu, bo są ognisko rozpalili w pokoju. Brawo. Multikulti. Nie jedna chata poszła z dymem. Moi drodzy widzowie, przez właśnie taką niewiedzę ich. Nie wiem, nieprzystosowanie. Młode chłopaki, kurczę, fajnie ubrani. Chłopy jak dąby. A oni ognisko rozpalają w chacie. No to trzeba mieć chyba coś. Nie wiem, jak to ocenić. Jak to, co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach, moi drodzy widzowie. Piszcie w komentarzach. Co o tym myślicie? Dostaję jeszcze... Zmiana tematu. Dostaję... Walczę cały czas o dokumenty z mojej piekarni byłej. Tam powinienem dostać P45 lub P60. Ani tego nie widzę, ani tego. Wczoraj zaczął szef do mnie były pisać, czy Jarek, masz te dokumenty? Mówię, że ja nic nie mam. Żadnych dokumentów od ciebie nie dostałem, oprócz tego listu.
tych referencji to nie mam nic. No, będzie, będzie, no dobra, na razie. A czy pracujesz? Mówię, nie, nie pracuję. A dlaczego nie pracujesz? Mówię, no nie chce mi się za 12 godzin pracować, za 12 funtów na godzinę pracować, nie? No, może rozważasz powrót, nie? Mówię, no może, może bym wrócił. Mówię do niego, może bym wrócił. Mówię, ile mi dasz pieniędzy? Przemyśl, ile chcesz mi zapłacić, mogę przyjść na nockę. Oczywiście on mi więcej nie zapłaci, ja tam nie wrócę. Po prostu rozmawiam z nim, bo rozmawiam z nim, no, z tym gościem. Piszę z nim na WhatsAppie. No bo już, kurczę, święta się zbliżają, nie? Święta się zbliżają, potrzebują ludzi. Potrzebują ludzi do pracy, a ludzi do pracy nie ma. No i nie będzie na razie, nie? W tych ciężkich czasach, w ciężkich pracach. Ludzie wolą sobie wsiąść do samochodu, czy wsiąść na skuter i rozwozić żarcie. Przed chwilą zamawiałem sobie kepsa, bo nie chciało mi się nic gotować. Bo byłem na robocie dzisiaj, od rana, powiem Wam. A jaki to nieważne. No i kurczę, mówię, zamówię sobie kepsika, bo nie chce mi się nic gotować. Mam te Hello Fresh, pełna lodówka, ale mówię. No i zamówiłem tego kepsa, przyjechał sobie gościu, starszy gościu, przywiózł mi tego, to żarcie. No i pytam się tak z ciekawości, długo jeździsz? Mówię, na Uberze? Mówię, kurde, mówi do mnie. No muszę jeździć, bo tak strasznie słabo płacą, nie? Mówię, jaki masz zawód? Ja jestem kucharzem, wiesz, grill szefem. I tak słabo płacą, że ja wolę sobie wyjechać na Ubera, niż kurczę iść za 12 funtów na kuchnię. Są ogłoszenia, zaraz zobaczymy te ogłoszenia na przykład, nie? Najlepsze są ogłoszenia na Facebooku Polaków, którzy chcą, polecają Ci pracę, gdzie to się szukało. Boże, co ja szukam? Gdzie to jest? Już za chwilkę Wam pokażę. Poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Gdzie to się szukało? Londyn. Sprzedam, praca, mieszkania. Zobaczmy to. Tapetowanie, każdy swoje usługi, ktoś tam chce coś sprzedać. Jedzenie, żarcie, a praca, przepraszam, jest takie coś jak praca. Londyn, robota. Praca Londyn jest. Szukamy pracowników do pracy przy taśmie. Praca na nocne zmiany, poniedziałek, piątek, 10 godzin dziennie. Wschodni Londyn. No i takie są ogłoszenia, no kurczę. Przy taśmie. Ale 10 godzin, ale co jak, gdzie i za ile to nie piszą. O, witam. Poszukuję kucharza na full time. Mogą być osoby bez doświadczenia na kuchni. Z chęcią przyuczenia. Praca od zaraz. W super atmosferze. Umowa o pracę, tip, ale zarobki nienapisane. Czyli najniższa, nie? 10,50 na pewno. No i tak. Energiczne osoby do Firestropu, zachody Londyn, Greenwich, bo 9 godzin, 17 funtów na godzinę. O, sobota 5 godzin, 24. No. No to czyli jakieś tam noszenie, dźwiganie, nie? Za pomocnika, nie? Prace biurowe. No kurczę, to 10,50, 12 funtów na godzinę. Tak płacę, jak sobie przeglądam te ogłoszenia. Nie chcę Was tym zanudzać, nie? Ale to jest też część mojego życia. Takie przeglądanie sobie prasy, przeglądanie sobie neta. I też prasy, bo też gazety sobie przeglądam z ogłoszeniami. Bo są też takie. No i sobie tak patrzę, nie? Bo przyjadę z wakacjorów. I trzeba będzie, mój drogi widzu, wziąć się za robotę. No, trzeba coś sobie znaleźć, chociaż na pół etatu, na 4 dni. Też przeglądam kursy, nie? Kursy na koparki, kursy na inne pierdoły, bardzo drogie, bo chyba ponad 3 koła kosztuje taki kurs na kopareczkę, no to nie jest tanio, nie? 3000 funtów. Kursy na koparkę, zobaczmy. Kursy na koparkę. Piszę po polsku tam. Londyn, pyk. Państwowy na CPS. Zarezerwuj kurs. Maszyny, kursy, koparki, inne pierdoły. A ile to kosztuje? A jest tutaj. Jeżeli planujesz kurs na koparkę lub forklift teleskopowy, pamiętaj o różnych rodzajach licencji w Wielkiej Brytanii. Karty białe, CSS, wszędzie trzeba mieć jakieś karty durne.
Żeby tylko wejść na budowę, musisz mieć jakąś tam kartę, wszystko, kasa, nie? No. Ale kontakt waszynny, uwaga, w egzaminach na forklift 400-obrotowy, 7 zmiana kategorii na A77. Mam doświadczenie, co zrobione w ciągu... No nie widzę tutaj, żeby to były ceny, nie? Nie ma cen. Kurs na koparkę. Cena. 2023. Ile kosztuje? O, to cena... Ile kosztuje koparki w UK? Od 1000 do 1200 funtów. Co ważne, kurs taki szybko się zwróci, kiedy podejmie się pracy w zawodzie. No, no 1200, 1000 funtów. No, z trzema tysiącami to trochę przesadziłem, nie? A wózek widłowy ile kosztuje? 6,5 stówki kosztuje kurs na wózek. No. Uprawnienia honorowane w całej Unii Europejskiej. Gówno prawda. Tak powiem. Tutaj patrzę na polskie kursy, nie? Ile kosztują tam. No i kłamią, że ten kurs jest ważny. Ja też mam takie wózki widłowe. Przyjechałem jeszcze w Unii Europejskiej byliśmy. Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. Jakoś te wózki ważne nie były. Wasze zdrówko. I tak to wygląda. Tak to wygląda, mój drogi widzu. Czas leci powolutku. Na spokojnie. Będę Was na bieżąco o wszystkim informował. Taki krótki vlog z mojej strony. Zapraszam Was na kolejne vlogi. Jutro, pojutrze na pewno jakiś film się pojawi. Zapraszam Was do oglądania, do subskrybowania. I coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć. No i piszcie w komentarzach, jakie tematy bym miał poruszać. Bardzo bym Was o to prosił. I zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, mój drogi widzu. No i widzisz, takie rzeczy się zdarzają. Chatę by spolili. Spalili by chatę. Śmiać mi się z tego trochę chce, bo tak walczyli, tak na bębenkach grali, ładnie śpiewali. Jeden jakiś tam na mandolinie, jakiś gostek w tym oknie i na tych balkonach, nie? No cieszyli się, dostali mieszkanie, no. To jest normalne, nie? No ale później sobie grilla rozpalili chyba na podłodze. Nie wiem, co oni zrobili. Dym leciał, a gostek mi powiedział, że ponoć coś tam rozpalali, jakiegoś grilla, czy może był na prąd, im się coś spaliło, no nie wiem. Wiem, że chata jest zakopcona cała, nie? Coś tam się zapaliło, kanapa, czy co? No nie wiadomo, nie? No i tyle. Moi drodzy, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, na razie, cześć.